Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBKI. Znajdujemy się ponownie w Paladinsach. Ponownie tutaj mamy rankera przed sobą, jak widać na jaskrawych moczarach. Przeciwnicy już zbanowali, my również, tak więc czekamy na wybory. Wiesz, to ja, mam Andro. No to sobie pograł tym Androxusem, jak widać. Chyba jednak nie bardzo, bym powiedział, kolega nasz. Znowu będę musiał grać tankiem albo supportem, no ale można byłoby się już przyzwyczaić, powiedzmy, w moim wypadku. Mamy już supporta na szczęście i jest nim Maldamba, czyli całkiem niezły zresztą support, przynajmniej moim zdaniem. W przeciwniku jeszcze Willow widzę, że się pojawi na pewno. I Lex? Okej, okay. A nie, Lex jest u nas. Czemu ten wróg pokazany jest jakby jako wybierający? Say what? Jest, nic nie rozumiem. Nie, dobrze, jest okej. Okay. Tylko dla, znaczy, ten wróg nie powinien być pokazany jako wybierający. Więc kolejny bug. Może wziąć coś pod obrażenia, na to wygląda. Zatem do tego, czy mam wybrać DPS-a czy tanka, bo nie jestem pewien tak naprawdę, czy chcą mieć, czy chcą grać na samych skrzydłowych, czy też na tank, czy też na jakimś DPS-ie. Victor. Ale no pytam, kurwa, o to, właśnie w tym kontekście, bo oni mają dwóch tanków, a my nie mamy żadnego DPS-a. To jest też logiczne. Niedobrze, mamy dwóch skrzydłowych, jednego tanka, oni mają dwóch tanków. To mnie wkurza troszeczkę. Boję się tej talii Berika tak najbardziej, szczerze, z tego wszystkiego. Na szczęście mają w miarę słabego supporta, powiedzmy, bo Grok niestety jakoś ultra super nie leczy, bym szczerze powiedział. Wiem z doświadczenia, powiedzmy już. Jezus, ten czat po prostu. Prepare for battle. Nie dostaję raka czasem po prostu, jak patrzę na ten czat. To mi pierwszy raz, kiedy gram w tą grę. Gramy rankeda. Say what? O kurno, o wow, Androxus w diamencie, Makoa i Grok, przepraszam, w platynie. Platyna, kurczę, 15 poziom, o, Beric też 15. To może boleć, bo jednak to jest doświadczenie i to jest dużo doświadczenia, to nie jest malutko. 15 poziom to nie jest zagranie 2 czy 3 razy, tylko powiem, że nawet kilkaset. Tak, jak widzicie, talia jest troszeczkę inna niż talia profesjonalistów. Właśnie ze względu na to, że jest zrobiona częściowo pod... granat częściowo pod celownik. Jak widzicie, jakoś specjalnie dużo i tak ten rozrzut nie jest, więc 50% daje mi się w miarę w porządku i tak. Kauteryzację może wezmę. Przecież cholera, czy kauteryzację? Nie no, zwinę dłonie może jednak u mnie bój. Jednak jestem postacią, która musi to mieć. Nie wiem dlaczego Lex. Lex mógł wybrać kauteryzację równie dobrze, bo on ma dużo mniej naboi w magazynku, tak? Więc u niego to szybkie. I zresztą strzelanie u niego jest znacznie wolniejsze. Natomiast u mnie jest ono strasznie szybkie, strasznie szybko tracę naboje wszystkie. To jest cały magazynek, powiedzmy sobie szczerze. Dobra. Najprzucony. Nikogo nie ma. Teraz zabity. Najdzik, pięknie. Idzie dobrze. No, maszynkę trzeba jego zniszczyć. Dobra. Czysto. Kolejny granat. O, ktoś dostał, nice. Okej, jeszcze raz. Co oni tak szybko się poddali, cholera, z tym przejmowaniem?
cholera. A, już ktoś tam do mnie bije. A, Willow. No, myślę, że dużo szybciej strzelała szczerze niż to, co zobaczyłem tutaj. No mniejsza, przepraszam, mój błąd ewidentnie. Ale oni się teraz skupili i prawdopodobnie właśnie nam się oberwie. Z mojej winy, bo niepotrzebnie tam się... Tam stałem przy tym oknie. Czekałem na to, aż Willow... niepotrzebnie czekałem i starałem się... Reszta. Moje strzelanie jak zawsze profesjonalne. Z tym moje HP też nie odzwierciedla za bardzo tego, co mogę zrobić. Dobra, no nie, też ucieczka w tym momencie by była odpowiednia. Nie wiem, co mogę zrobić. Najbardziej nie boi też, że nie zabiję tego Androxusa. Zostawiłem też niewiele HP, a moje strzelanie pozostawiło sobie wiele do życzenia. Jeszcze też niepotrzebnie cholera ten Torvald teraz poszedł sam, bo niestety był, jest jedynym tankiem, tak? A pójście samemu w tym wypadku było dość nierozważne. Dobra, dobra. Uciekam stamtąd. No i sobie nie uciekłem. Chciałem jeszcze ich powstrzymać coś, nie coś. Ciekawe, aczkolwiek ja osobiście bym taki tal nie polecił, jednak bym polecił pójść full w wieżyczki. Bardzo berika. Co idą? Od niej też odchyla. Nie chciałem od niej oberwać właśnie, tak jak na przykład teraz. Złapał mnie akurat, kiedy odpaliłem ulta idealnie. Czyli to jest jak gówno, tak dosłownie. Nic nie robię tak naprawdę w tym meczu. Co widać zresztą po statystykach i to bardzo mocno. A to niedobrze. Staram się też obijać co nieco tą barierę ich, bo jednak to się przyda. Dobra, Makoa ult. Dupa, tu nawet Makoa nie ma co zwalić podczas ulta. A Grok sobie zaraz to HP odnowi. Tak naprawdę nic z nim nie zrobię. Znowu nic nie zrobiłem. Całym ultem nic z nim prawie nie zrobiłem. Tak znaczy na to dosłownie. Nieudana. Będę się pewnie pomyśleć nad zmianą talii, bo mimo wszystko nie za bardzo im coś robię. Może bardziej pod te granaty, jak gdybym jeszcze poszedł zamiast pod celownik. Bo ja tak naprawdę, tak jak powiedziałem, połączyłem dwie talie profesjonalistów, więc może to nie był najlepszy pomysł mimo wszystko. Co piszą? Jako Kill Willow. Wszystko, co było napisane. Point spawning in 15 seconds. Tarcze odbojowe wzięte zakładam pod Willow w wypadku naszego tanka, ale nie do końca też, nie no, może to rzeczywiście był dobry wybór. Może ja się mylę. Makoa zwinę dłoń, co? Chociaż może to mieć sens rzeczywiście. Ja osobiście bym tego nie brał, bym wolał wziąć coś pod ulta albo coś tego typu. Tą grana wszedł idealnie za osłonę. Ale niestety już nic więcej z tym nie zrobię, tak mi się wydaje. A długi los zaraz bym dostał. No nie. Choćbym chciał nawet tak blisko punktu, nie mogę się trzymać. A, wylał jeszcze. Myślałem, że ten Berry mnie zabił. Ja tak czy tak bym zdechł po prostu tam. Nie było szans dla mnie na cokolwiek. Jeszcze zabójstwo wydarcie życia może. Chociaż na pierwszy poziom. Nie widzę za bardzo innej możliwości. Zmiana kierunku właśnie. Naprawdę? Jeden zabity. Double kill. Pięknie. Jeszcze tyle mi się udało w tym meczu zrobić. Jednego dubla. Naprawdę ogrom po prostu. Beric.
szans. Naprawdę, zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić, żeby to wygrać, ale patrząc na moje statystyki, na moją grę, wątpię, żebym coś mógł im więcej zrobić. Myślę, że trzeba by było jeszcze edytować tą talię jednak. Mimo wszystko coś kupić lepszego, albo nie wiem, cokolwiek. Jeszcze dopalać morale. Nie lubię tak właśnie tylko wszystkiego na pierwszy poziom, tylko wolałbym kilka rzeczy na dużo wyższy. Znowu. Mój ulc zrobił prawie nic. Chyba, że tutaj zaraz wszyscy zdechli moi sojusznicy. Właśnie na przykład ta Skyfield tam była. Chyba za bardzo zawierzyłem to w tym moim DPS-ie i wtedy dużo im nie robię tak naprawdę. Rzucę granat może. Okej, okay, ładnie. Padł. Teraz się właśnie, o, tutaj uleczył, świetnie. Ten Maldumber był bardzo fajny, bardzo tutaj nam pomagał przede wszystkim z tym. Bo ładnie rzucał jak się to nazywało? Te flakoniki z HP. Aczkolwiek myślę, że to w dużym stopniu moja wina. A, akurat musiałem tutaj prawda zdechnąć. To była ta akcja praktycznie identyczna. Znaczy to była ta akcja tylko przedłużona z tego co widziałem nad dodatkami. No niestety. No moja wina, tak? Nie ma co się tutaj oszukiwać. Przez co przegraliśmy i to bardzo, bardzo szybko. Tak, to się buguje. Ale ludzie, bo dostałem za najlepszego napastnika. Jestem aż zszokowany. Jako DPS. Myślałem, że szczerze mówiąc... Szybciej, a nie, Androx nie może być na dwóch płatach. Do tego dostałem, okej, okay. Wszystko jasne. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że mimo wszystko mi się podobało. Pozwolę się trochę podszkodzić jeszcze w grze DPS-ami. W tym miejscu się z wami pożegnam. Do zobaczenia i na razie.